pobożnej rodzinie, która się zobowiązała, że dolne piętro będzie dla Polaków. Nie przyjeżdżać, spać i dostać śniadanie bez żadnych zobowiązań. I nie zwiedzać kilka dni, ile chcą, wracać kiedy chcą. Dom jest otwarty. Zresztą nie tylko u mnie jest taki dom otwarty. W Jerozolimie też jest jeden muzułmanin, który ma dom otwarty i na Górze Oliwnej, Ibrahim. I tak on się ogłasza w internecie. Każdy może tam przyjść, spać, co znajdzie w lodówce, może zjeść. Zostawię parę groszy, to dobrze, nie zostawię, to jest jego sprawa.